Witajcie w nocnej audycji z Jonkiem. Mamy taką godzinę, że nie śpią tylko niegrzeczni. I dla tych przygotowałem dzisiejszą playlistę. Posłuchajcie. Jest mi tak dobrze. Moglibyśmy tak zawsze. Wiesz. Być dla siebie. Mówiłam ci, że nie lubię tego tematu, to po co ciągle go drążysz? Ja się chcę tylko tobą zaopiekować. Ale ja tego nie potrzebuję. Ja sama sobie świetnie radzę. Niczego nie rozumiesz. Świat nie jest taki, jak myślisz. Ty jesteś wolny, nic się nie ogranicza. Zostaw to tak, jak jest. Spokojnie. Ja mówię tylko o miłości i o tym, czego potrzebuję. Ale my się nie kochamy. Lepiej będzie, jak już pójdziesz. Lena, daj spokój. Czego ty się boisz? Myślałem, że jesteśmy pokrewnymi duszami. Wiesz, co to znaczy? Masz mnie za idiotkę? Bardzo dobrze wiem, co to znaczy, ale... Wynoś się. Ale teraz ona siedzi zamknięta w łazience i już nie chce tego, co było między nimi przed chwilą. I proszę ciebie, żebyś, jeżeli możesz, puścił piosenkę Leny Stardust. Żeby moja Lena przypomniała sobie, że razem możemy dojść tam, gdzie nikt nas nie złapie. Oj, przykro mi, Michał, ale nie puszczamy piosenek na zamówienie. A. Nie, nie, nic się nie stało, nie. W porządku. Okej. Tak czy siak, dzięki. Michał. To nie jest takie proste, jak ci się wydaje. Ja byłam sama, odkąd pamiętam. Matka za granicą ciągle. Ojciec. Ojciec lata za dupami. Radzę sobie sama.
Ja nigdy bym ci tego nie zrobił. Nigdy bym cię nie skrzywdził. Tylko dzisiaj i tylko dlatego, że o tak wczesnej porze mało kto nas słucha, zrobię wyjątek i zmienię swoją playlistę, która miała być niewzruszoną skałą na środku oceanu. Zasady są po to, aby je łamać. W takim razie może Lena, kimkolwiek i gdziekolwiek jesteś, złam swoje zasady i otwórz drzwi, które dzielą cię od Michała. Ja już zrobiłem za was pierwszy krok. Lena, Stardust. Ta melodia jest dla was. Mam umyć zęby.